Ten wóz Grzesiek zbudował w programie Duda kontra Szafrański. Miał na to zaledwie 10 tygodni. Teraz ma za to czas, by swój projekt udoskonalić. Wszyscy o tym wiemy, że woda to wróg elektryki i elektroniki, ale też nieodzowny towarzysz offroadu. I zasada w offroadzie jest jedna. Zanim wjedziesz do wody, najpierw w nią wejdź i zobacz, jak jest głęboko. O! Tu jest ok. Ale uwaga, ten felieton nie będzie dotyczył tylko samochodów terenowych i wielbicieli offroadu, dlatego że elektryka w każdym samochodzie zabezpieczona jest bezpiecznikami, a ten felieton będzie o specjalnym, automatycznym bezpieczniku. Zobaczcie, widzicie ten czarny plastik? W tej chwili jest na równi z obudową, czyli bezpiecznik jest przepalony. Robię tak. Zobaczcie, i w tym momencie bezpiecznik z powrotem jest sprawny. Przetestujemy, czy to naprawdę działa. Bezpiecznik pasuje zarówno do 12, jak i 24-woltowych instalacji. I teraz co? Najprostsza rzecz. Zrobię zwarcie w gnieździe zapalniczki. Uwaga! Wyskoczył. I teraz zobaczcie, co zrobię. Wciskam z powrotem plastik i wciśnięty. No i zobaczcie, lampka świeci, bo jest spięta razem z zapalniczką. I wiecie co? W tym samochodzie wszystkie tradycyjne bezpieczniki wymienię na automaty, bo woda może dostać się wszędzie. Oświetlenie, rozrusznik. Zresztą co ja będę wyliczał? Woda może dostać się do każdej wtyczki. Zważywszy na cenę tego gadżetu, wspomniana przyjemność trochę będzie Grześka kosztowała. Na razie jednak lepiej upalać na suchym.